Siemandero, podróżnicy, biznesmeni i miłośnicy Tajlandii. Słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam, jak można w prosty sposób nabyć nieruchomość w Tajlandii. W zasadzie kondominium, czyli kondo, czyli taki apartament na takim osiedlu apartamentowym po polsku, tak? Tutaj się w Tajlandii nazywa kondominium, gdzie jako obcokrajowiec możemy bez problemu nabyć taką właśnie nieruchomość, taki apartament. Najlepszym przykładem jest to, słuchajcie, że jeden tutaj z Polaków, który akurat w tym obiekcie kupił dwa apartamenty, takie po 35 metrów, sprzedał jedno swoje mieszkanie w takim niewielkim mieście, jakim jest Śrem, słuchajcie, w Polsce. Sprzedał dwupokojowe mieszkanie i za te właśnie, za te same pieniądze, czyli za około 500 tysięcy, kupił dwa apartamenty, dwa takie, powiedzmy, krótko mówiąc, studio, czyli takie kawalerki, powiedzmy sypialnia połączona razem z kuchnią, po około 250, niecałe 300 tysięcy każdy z nich. Czyli wpadł na święty pomysł, miał jedno dwupokojowe mieszkanie w Polsce, sprzedał to dwupokojowe mieszkanie i kupił dwa takie apartamenciki w Tajlandii, które teraz zamierza wynajmować. Słuchajcie, można. Chodźcie, pokażę Wam, jak wyglądają ceny, jak wyglądają apartamenty, jak wygląda cały ten kompleks na tym osiedlu, jak to wygląda od strony technicznej. Okej, lecimy, słuchajcie, nie zapomnijcie zostawić suba, bo przecież ja to wideo nagrywam specjalnie dla Was. Let's go! Okej, słuchajcie, teraz idziemy pooglądać dwa mieszkania, dwa kondo. Jedno 34, and second one 52, right? I drugie 52. Czyli to będzie jedno studio i jeden one bedroom, czyli z osobną sypialnią. Zobaczmy, jak to wygląda. Dobra, słuchajcie, tak wygląda 34 metry. Mhm. O proszę. Wow, so long swimming pool. Yeah. 100 meter. No kurczę. But for this pool can use only for two buildings. Oh really? Yes. This swimming pool. Another building cannot use this one. Ah. Czyli te dwa budynki mogą tylko używać tego basenu, a tamten basen, but gym, fitness club, everyone can use, right? Yes, everyone can use. Okej, czyli fitness club mogą korzystać wszyscy. Dobra, tak to wygląda. And the furniture again, is include price or separate? Normally not include, but I will ask my boss. You can ask your boss. This my boss. Aha. Czyli tak, zapewniają też meble do apartamentu, tylko że po prostu trzeba się dogadać, bo mogą nawet to zrobić w cenie tego apartamentu, tak? A mogą zrobić jakiś albo discount, albo rabat na apartament, albo po prostu zrobić w cenie apartamentu. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda łazienka. Dobra. Nie wiem, czy to jest światło. We can open the light or not? Oh, we can turn off. It's on my light. It's okay, if we cannot. Dobra, tak wygląda łazieneczka. Mam nadzieję, że widać. So this apartment costs like 2.5 million, right? Hello? 2.5 million. Yeah. 2.5 million, czyli 2.5 miliona batów. 2.5 miliona batów, czyli to jest około 300 tysięcy złotych za taki, słuchajcie, apartamencik z widokiem oczywiście na morze, bo tutaj mamy do plaży jakieś 50 metrów, tak? It's the beach, right? 50 meter, 100 meter from here. Beach. Mm-hmm. Yeah, This belong to us also for this. But oh really? It's opposite. But we do like a villa. Okay. Yeah, foreign. Another one villa foreign. Okej, okay, understand. Czyli to naprzeciwko tej ulicy, widzicie, bo to jest wjazd i ulica. To należy również do nich. To naprzeciwko i tam mamy access to the beach, right? Mm-hmm. Mamy access to the beach. Czyli mamy po prostu możliwość skorzystania z tej plaży, bo to też należy do nich. Dobra, chodźmy zobaczyć one bedroom, czyli z sypialnią osobno, 52 square meter, tak? 52 metry kwadratowe. Dobra, let's go. Zobaczcie w ogóle, jak tutaj się buduje w Tajlandii. Normalnie wydziera się teren normalnie z gór,
niesamowite. Is the same floor or up? Another building. Another building. Yeah. Okay. Zobaczcie, jeszcze wam pokażę basen tutaj z bliska. Usually it's the bar, right? Pool bar. Yeah. Yeah. Before pandemic, right? Before pandemic was the open pool bar, right? Mm-hmm. Czyli przed wiadomo pandemiksem był tutaj pool bar normalnie. Można było się napić drineczka. No pewnie niedługo to wróci do normy. Tutaj jest siłownia, jeszcze zaraz wam pokażę siłownię. Leżaczki, proszę bardzo. Całkiem przyzwoicie to wygląda. Gdzieś tutaj podobno są nawet jeszcze korty tenisowe. I heard that we can play tennis, right? Yeah. Where is the place, the spot for the tennis? The tennis? Tennis, yeah. Here? Over there. Okej. Okay. Kurde, zobaczcie. Niesamowite, nawet są korty tenisowe. Zaraz się wespnę. Proszę. Boisko do piły, do kosza. Nie, no, całkiem przyzwoicie to wygląda. How many years has the building? How old is the building? Yeah. 9 years. Okay. Czyli kompleks ma jakieś 9 lat. Pewnie plus minus. Dobra. Jak dla mnie całkiem przyzwoicie. Okay, let's see. Dobra, teraz zobaczymy 52 metry z sypialnią. Z sypialnią oddzielnie. Proszę. To jest w stanie, nawet wanna. To jest, słuchajcie, w stanie takim praktycznie deweloperskim, czyli tak jest na surowo. Oni oddają to w cenie jakby apartamentu. Oczywiście możemy sobie to jakby po swojemu przerobić, czy tam ozdobić, natomiast to już jest wszystko w cenie. Jestem pod wrażeniem w ogóle, że jest wanna, bo to jest jak dla mnie duży plus, ponieważ tutaj w Tajlandii wanna nie jest jakby taką codziennością, więc wszędzie, gdzie widzę wannę, tam tylko korzystam. Okay, and the price is like 3 million, right? Yes, the room, that's the room available. Aha. This one, 3 million. 3 million and, yeah. Ka. 3 miliony batów, słuchajcie, to jest jakieś 360... Not this room. Another building. That side, but not the pool side. Ah, okay, how much this room? This room... Not available. Not available. Ka. Okay. This room? Just show the unit with the furniture. Okay. So you're rented right now, this room? Yeah. Okay, dobra, czyli wszystko jasne. Czyli oni w ogóle też zajmują się zarządzaniem, czyli wynajmem naszych apartamentów, jeżeli już sobie kupimy. To po prostu są w stanie, jesteśmy w stanie oddać im pod zarządzanie, pod management, także oni w naszym imieniu mogą oczywiście wynajmować nam ten apartament. Okay, but if I can compare the price, for example, this price is like 3 million as well or a little bit more? Start at 2.8, but second floor. It doesn't matter. Słuchajcie, nawet co ciekawsze. Another unit have this price, third mm-hmm. floor. Okej, okay. Dobra, czyli tak, widzę, że tutaj są niewielkie różnice, nie ma to znaczenia, którą stronę wybierzemy i które piętro. Wszystko jest w granicach 3 milionów, tak, jeżeli chodzi o stronę czy piętro, więc jakieś 360 tysięcy za 52 metry. Z basenem, z takim widokiem i z dostępem do morza, czyli nie jest najgorzej. Dobra, jeszcze wam pokażę, bo akurat tutaj jak schodzimy po schodach, są dostępne. So it's available as well for the buy or only for rent? This one available for sale also. Okay. Czyli możemy też kupić, słuchajcie sobie, taki dom szeregowy. The house is like a semi-detached home. Aha. Semi-detached home is
It mean. I know what you mean. Czyli taka szeregówka. It's only one available, only right? One, yes. Only one is. 6 million. 6 milionów. How with, many? With the swimming pool. With swimming pool, huh? Yeah. With private swimming pool. How many square meter? 249 square meter, yeah, right? Yeah. The land size 40 square wa. Okay. Usable area, czyli 250 metrów powierzchni użytkowej takiej szeregówki i to kosztuje 6 milionów, czyli jakieś 750 tysięcy. No. 3 bedroom, na no? 3 bedroom, czyli 3 sypialnie. And living room? One living room, okay. Czyli też całkiem przyzwoicie. Słuchajcie, zdecydowaliśmy, że zobaczymy te szeregówki jeszcze. Tu jest w ogóle how many this houses is on this area? Semi-detached home. And 32 town home. Okay. So this one the town home. This one private. Oh, this one private. We have only nine units. Okay, czyli tych jest 9 takich prywatnych szeregówek. Because this is the this is the one house or the separate is the down and the other one is up. Yeah, this one. Ah. 1, 2, 3, dobra. 4, 5, 6. Dobra, czyli ma. Okay, czyli mamy szeregówki też tak jak w Polsce generalnie. But without access to swimming pool, right? This one no swimming pool. No swimming pool, okay. This way. Ah, this way. And this one is a townhome also, but under the construction. Under. Zobaczcie, że tutaj budują kurczę sporo tego. How you call the townhome? Townhome. Like town house. Aha, town home. Yeah. Kurczę, nie znałem tego określenia. And have the public pool also. Wow. Widzicie, jak to kurde spoko wygląda? No, może teraz odwrócę kamerę. Town home is, to znaczy szeregówka. Zobaczcie, jak tutaj wygląda jeszcze under construction, czyli w trakcie budowy. Okej. Okay. And do you sell already or not yet? This one sold out. Sold out already? Available only 10 units. Ach, only, czyli 10 mieszkań, 10 szeregówek jest dostępnych, a reszta już sprzedanych. No ciekawostka. How much? The price is right now available 7.5 million. 7.5 million. Aha. Yeah. Uh-huh. 7.5 and how many square meter? Square meter 313. Aha, 313 metrów kwadratowych i 7,5 miliona batów, czyli to jest jakieś, szybko licząc, jakieś 850-900 tysięcy złotych. Ok? Yeah, nice cap. Ok, you want to see, you want to show me this pool, right? This or Another one. So separate the private pool, right? Yeah. Let's see. Okay. I'll show you all around. Yeah, perfect. Yeah. I never been here. I've been in replay many times, but here never. 5 million. For one condominium? Yes, for one condominium. Okay. 4 bedroom and with the rooftop. Wow. How many square meter? 525.8 square meter. Ja to jest w ogóle taki, mówimy o tym, to ma 500, tak właśnie to, o czym rozmawiamy w tym momencie, to ma 525 metrów. Ma dostęp do dachu w ogóle, własny prywatny swimming pool. No i taki to jest penthouse. Wręcz bym powiedział. How many this penthouse do you have? Normally we have 10. 10. This one 5 units and another one 5 units. Okay. Czy tu jest takich 5 penthouse'ów? Słuchajcie.
I to wszystko, widzicie te wieże, to każda ta wieża jest, to jest osobny ten penthouse. Jest drugi taki sam building. And every penthouse have separate swimming pool, right? Yeah. No i każdy ma swój prywatny basen. No niesamowite. Okay, let's go. Okay, what about this one? This one family detached home. Okay. Cokolwiek to znaczy. Dobra, czyli tutaj how many square meter? 249. Okej, okay, 249 metrów, czyli 250 metrów. Aha, to o czym rozmawialiśmy. And Stauraj, can you remind me? 6 million. 6 million, czyli 700 tam powiedzmy 50 tysięcy złotych za taki. No też chyba to już penthouse. How many floors? Two floors. Aha. Uh-huh. So how many bedroom? Three bedroom, right? Three bedroom. Yeah. Tak, to są trzy. Zobaczmy. Tak, mamy tutaj pięterko wyżej. Okay, let's see maybe the bedroom as well. Tak. Okay. Całkiem przyjemnie. Tutaj mamy jedną sypialnię z osobną łazienką. Proszę, i nawet wanna jest. Garderoba, jak mnie mam. Dobra, tutaj mamy drugą łazieneczkę z prysznicem. Sypialnia. No, całkiem przyzwoicie, też ma własną garderobę. Yeah, looks really nice. Okay. Dobra, zobaczcie, tak jeszcze wygląda siłka, pokażę wam na koniec. Sprzęt Life Fitness, czyli taki dosyć profesjonalny. Tam jeszcze jakaś sala do cardio, z tego co widzę. Tak, taki ćwiczeń, stół do ping-ponga. Całkiem nieźle. O, sauna. No kurka, rurka. Proszę. Pewnie jak to wszystko znowu uruchomią, to będzie naprawdę bardzo fajny obiekt. No okej, słuchajcie, podsumowując. Dziewczyny się śmieją. Podsumowując, słuchajcie, sytuacja wygląda tak. Jesteśmy jakieś, ja wiem, ze 100 metrów od tego obiektu, w którym przed chwilą byliśmy. No i co? No i tak jak widzicie, nie ma zbyt wielkiego problemu, żeby kupić nieruchomość w Tajlandii, a tym bardziej apartament, mieszkanie czy kondo, jak zwał, tak zwał. Słuchajcie, jeżeli jesteście zainteresowani faktycznie zakupem takiej nieruchomości, to możecie do mnie śmiało napisać. Ja przez ten okres, od kiedy tutaj mieszkam na Koh Samui, czyli prawie rok czasu, poznałem bardzo dużo znajomych, którzy zajmują się profesjonalnie sprzedażą, deweloperką, usługami księgowymi czy nawet prawnymi. Także w razie czego mogę służyć pomocą. Jeżeli naprawdę jesteście zainteresowani, to możecie śmiało do mnie napisać. Pomogę wam to wszystko zorganizować. Ok, to na tyle dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam was z przepięknej Tajlandii. Słuchajcie, jest grudzień, a my tutaj no w takich warunkach niestety musimy żyć. Jeszcze się będziemy słyszeli przed świętami, także na razie jeszcze nie życzę wam wesołych świąt. Trzymajcie się cieplutko, zostańcie ze mną, zostawcie suba i do zobaczenia kolejnym razem. Hej!